W naturze istnieje dziwna pustka, a zwie się ona FPS-y inspirowane Quake 1. Jest to trochę dziwne, bo przecież pierwszy Quake był fenomenem, ustalił wiele kanonów gatunku, ale jakkolwiek by nie patrzeć, o ile gier na silniku Quake 1 jest parę, chociażby pierwszy z brzegu Half-Life, to gier, które czerpałyby z niesamowitego klimatu i stylu Quake, w zasadzie nie ma. Najbliższym, co dostaliśmy, jest dzieło masowego rosyjskiego studia zwane Chasm the Rift. Chasm the Rift jest dziś już konkretnie zapomnianym tytułem, wtedy ocenionym trochę surowo przez prasę, a teraz już bardzo trudnym do odpalenia. Aby gra w miarę sensownie działała w DOSBoxie, potrzebne jest, mówię serio, wyedytowanie pliku wykonywanego gry, tak aby obciąć jakość oświetlenia do tego, co widać na nagraniu. Za surowe oceny i pewien zawód graczy chyba należy winić to, że gra mimo wszystko trochę oszukuje. Owszem, jest dynamiczne oświetlenie, owszem, wszystkie modele broni i wrogów są w pełni trójwymiarowe i jak na erę szczegółowo animowane. Ale poziomy są wybitnie uproszczone, a ściśle mówiąc są bardzo płaskie. Nie są zupełnie płaskie, mimo wszystko można trochę, bardzo niewiele, wspinać się oraz skakać, ale i tak rozpiętość pionie to jakieś góra 3 metry. Dość szybko następuje rozczarowanie, gdy gracz spróbuje przeskoczyć jakąś barierkę albo w ogóle skoczyć, będąc już na maksymalnie dopuszczalnej przesilnik wysokości. W dobie nawet Dooma, a co dopiero Quake'a, można było się solidnie rozczarować takim rozwiązaniem i rzucić Chasm w kąt. Ale trochę szkoda, bo Chasm to jednak całkiem dobra gra. Dlaczego? Jest parę powodów. Thank you.
po pierwsze i najważniejsze strzelanie. Strzelania jest bardzo dużo, broni też całkiem sporo, a każda z nich jest naprawdę inna. Jest startowa wiatrówka z nieograniczoną amunicją, jest wróbka, jest niby gatling z fajnie animowanym pasem amunicji, ale są też bardziej egzotyczne rzeczy typu kusza z eksplodującymi bolcami czy ciskane ostrza. Wrogów do ubijania jest dość sporo, po parę typów na świat i szybko ujawniają główny feature gry, jakim jest odstrzeliwanie kończyn. Tak jest, w ruchu niczym z jakiegoś postala czy mortala, każdy wróg posiada parę rzeczy, które można mu odstrzelić i odpowiednie na reakcję to, co będzie się działo. Na przykład, jeśli odstrzeli się rękę trzymając tą broń, to wróg będzie mógł tylko atakować wręcz albo z baszki. Odstrzelenie głowy zaś to instakill nawet na zombie, szczególnie na zombie. Chciałbym móc powiedzieć, że to nadaje jakiś taktyczny wymiar walce, ale raczej tak nie jest, bo w 99% przypadków wystarczy strzelać w głowę jako najsłabszy element stwora, a wszelkie odstrzelenia rąk czy nóg traci szczęśliwy wypadek i mroczne urozmaicenie rozwałki. Jakkolwiek by nie było, walki jest dużo i z reguły sprawiała mi przyjemność. Aczkolwiek na opartego projekt nie był zupełnie dopracowany. Często zwyczajnie nie daje rady uniknąć wrogich ataków, bo albo mają broń hitscan, albo jest za mało miejsca na uniki, albo w ogóle nie ma miejsca na manewry. Z drugiej strony taki brak miejsca oznacza też, że bronie wybuchowe, czyli granatniki i lokalne BFG są trochę mniej przydatne niż to wynika na papierze. Ponadto, i to już raczej czepialstwo, gra podchodzi do kwestii znajdzie z amunicją trochę jak Doom 64. To jest ciut do strzelby za każdym rogiem, a wszystko ciekawsze bardzo rzadko. Trochę żal, ale cóż. Projekt map jest dość prosty. Twórcy starali się trochę urozmaicać projekt zagadkami, teleportami, ale mając w dyspozycji tylko dwa wymiary, szybko się wyczerpie sztuczki i triki, jakie można wykorzystać. Na dodatek poziomów jest zaledwie 16 podzielonych na 4 ery. Teraźniejszość, Egipt, średniowiecze oraz przyszłość, a każdy poziom zajmie góra kwadrans, co daje ledwo kilka godzin na całą grę. Na końcu każdej ery znajduje się boss, którego trzeba będzie pokonać poprzez rozwiązanie jakiejś prostej zagadki. Na przykład pierwszego trzeba zwabić i wepchnąć do gigantycznego wentylatora, który zmieli go na kaszankę. Fajny patent i chyba druga tak widoczna inspiracja w Breaking Ku. Gorzej, że areny są z reguły bardzo ciasne i dość trudno ogarnąć, co trzeba zrobić bez przynajmniej paru zgonów. Wspominam o drugiej widocznej inspiracji, wypadałoby wspomnieć o pierwszej, a istniał klimat gry. O ile z oczywistych względów nie ma bezpośredniego kopiowania Quake, to mimo wszystko ogólny nastrój i feel lokacji niezmiennie przychodzi na myśl arcydzieło id Software. Jest taki specyficzny, mroczny klimat z pogranicza gotyku, industriala oraz fantasy, którego nie ma w zasadzie nigdzie indziej.
Poza tym wrogowie animowani są płynnie, jakoś mają animację na reakcję na utratę kolejnych kończyn, co jest fajne. Udźwiękowienie jest poprawne, w szczególności odgłosy broni, rzecz tak łatwa do skopania. Są wszystkie dobre, co zdarza się nie tak znowu często. Czy Chasm jest grą ambitną? Niezbyt. Czy jest grą przełomową, unikatową? Niespecjalnie. Pozbawioną większych wad? Też nie. Mimo to, jeśli ktoś szuka potężnego klimatu i niezobowiązującego, nie ma relaksującego strzelania z różnych pasków, Chasm spokojnie pozwoli miło spędzić przynajmniej parę godzin.